Alinie Lasocie, matka i ojciec umarły jednego roku. ...z Unią Europejską. W Polskim Radiu 24. I ona była taka, jest bardzo osamotniona. No to więc tak. Ja mówię, słuchaj Alina, najlepiej to być osobą bezdomną, ale zróbmy tak. Pójdziemy do Palotynów na czwartą i rzeczywiście ona była zauroczona, że bardzo piękne pokoje, miła atmosfera. I tak, jak mówią, że zwierzęta mówią ludzkim głosem na Wigilię, to tak każdy z każdym się brata, bo może każdy przyjść. Proszę bardzo. Proszę Ciebie, przyszedł raz, ale to jeszcze wcześniej pan lekarz ginekolog. Pan Leszek Zimnoch. Mam jego twarz, bo on... Test oczywiście pojawi się na egzaminie, ale będzie on tylko w połowie tego egzaminu. Ale ja Ci powiem, o co chodzi, ponieważ on chodził na wernisaże, a jeszcze mówił, żebym ja tu biegła do Małgorzaty Potockiej, bo ja stracę życia, powinnam nogami ruszać, tańczyć, śpiewać. No i tego. I on lubił na tych wernisażach coś zjeść. No ja mówię, słuchaj, tu będzie bardzo gorący obiad, gorący ziemniaki, karp, kilka razy podawany, to jeszcze chce. Polski uczeń będzie uczył się o rok dłużej. Nieprawdą jest, że zostanie skrócone kształcenie. I on przyszedł na tę Wigilię, a była telewizja Polsat. I teraz tak, Komisji Europejskiej, jemu się tak trafiło, mówi, a co mnie to obchodzi, mam ładną twarz, to mogę pokazywać. Od 1 września przyszłego roku sześcioletnie szkoły podstawowe. No ale jak ktoś nie chciał, to ręką zaleczy się obrabiesz, bo w tym momencie. A liceum w czteroletnie od nowego roku szkolnego nie będzie już rekrutacji. I taki był zadowolony, ale ja mówię tu o Alinie Lasocie. Jej matka, ojciec, mamy tego na wykład na Wigilię. Potem pojechałyśmy do Mareczka na rybę. Mareczek usiadł na podłodze, a tam ryba i ziemniaki. Jeszcze raz. Ryba i ziemniaki. Ale sam pokornie, skromnie usiadł na podłodze. No i, a ja mówię, Alina, chodź jeszcze pojedziemy na wschód. I tam była, ale to już było po wszystkim. Ale myśmy się załapali jeszcze na takim sterofianowym pudełku. Była kapusta z grzybami, kiełbaska tam, jeszcze coś tam jeszcze. I ja mówię, Alina, podejdź. Dwóch spośród nominowanych do odebrania, bo ci ludzie to tak do niej nie spieszyli się, bo jak ona była pięknym futrze. Oraz Sławomir Pączek, który kieruje Departamentem Budżetowym MON. Większość no to tak, do niedawna była pułkownikami. To tak by wyglądało, że wiesz, jeszcze facet to ludzie ubrany, ale kobieta to lubi się odstawiać. I teraz tak, i ona podeszła, wzięła to, że tak śmiesznie wyglądało. Które przyświeca polskiemu żołnierzowi od wieku. No i pojechała ze wschodniego, miała trzy Wigilie. Mówił też, że przed oficerami stoją wyzwania związane z... No to w rodzinie by nigdy nie miała takiej Wigilii. Tak mi dziękowała za tę mareczkową rybę. Mówi za rybę. Dziękuję, że bardzo dziękuję za rybę, że nie byłam samotna, bo tak nie mam rodziców, nie mam... Polski, Czech, Węgier i Słowacji z inicjatywy szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Tak, także idzie się na czwartą. Grupy Wyszehradzkiej, sześciu krajów Bałkanów Zachodnich i pięciu sąsiednich państw. Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii. I Włoch. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyła też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Witold Waszczykowski mówił, tak, że dziękowała mi ta Lasota, się tematy bezpieczeństwa, po prostu rozszerzenie Litwinka. Ona tam na Litwie, to jak także problemy ci pojednania Polacy mają jakieś problemy, ona pomagała urzędowo, może nie tyle finansowo, pomagać załatwiać sprawy. Gospodarczym, no bardzo, ona jest bardzo ambitna i jej nikt tam nie podskoczy. Bezpieczeństwo energetyczne, no, zwłaszcza dywersyfikacja dostaw gazu, to kluczowy problem dla rozwoju naszych gospodarek, mówił szef polskiego MSZ. Zapewniono wsparcie Grupy Wyszehradzkiej dla unijnych aspiracji krajów Bałkanów Zachodnich. Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie. Dlatego dzielimy z krajami Bałkanów Zachodnich, dzielimy się polskim doświadczeniem z czasów naszej transformacji ustrojowej, z czasów akcesji zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. Jak my raz idziemy tam, ale ja my ujazdowskimi i ja jej nucę. Na temat krajów, a ona mówi, Boże, ale mówi, że piękny głos, piękne wibracje. Mówi, nie, do tego nie możemy przeoczyć. To będzie, że ja będę, wiesz, na wernisażach śpiewać i na promocjach Unii. Napisano w stanowisku Grupy Wyszehradzkiej. No i tak było, że się za
zaczęło o Tallin i była pani Jacoszowa w Instytucie Słowackim. U pani Jacoszowej 4-godzinne przerwy i ona chodziła też i chodziliśmy za Liną Lasotą, artystów zbierała. A to tutaj tak znajomości, oczywiście, że za darmo u nas. Przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady śniegu. Temperatura od -7 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich do -1 stopnia na pozostałym obszarze. A kolejne informacje dnia o 17:00 zapraszam. Rysi skandal, bo ta Lasota to jest. Mówi, proszę pani, z tej galerii zielonej, tam koło klubu księgarza, koło tego dziada Jaśka, czego nikt nie lubi, bo ja prowadzę wywiad, bo ja chyba księgarza nikt nie lubi. Tam była galeria zielona, z tej galerii zieloną dlaczego? No, ja myślę, że Alina Lasota wchodzi do tej baby. Proszę pani, czy pani się tylko zaprasza pani, że ta Rysia Kieliski Kucze obgaduje ludzi, mówi, że jakiś pedał, mówi, jeszcze ludzi zaczepia, jest bezczelny i pani go tu choleruje, honoruje, pani go tutaj toleruje. I tak kilka razy wchodziła, wychodziła, a ta Rysia udawała, że nie słyszy, tak przez zęby się uśmiechała, ale wyczuwała swoje przegraną, swoją przegraną. I potem mówi tak, Alina Lasota, buty, dwa numery za duże, kościoła, wzięte. 80 razy więcej wagonów niż tak, w roku bieżącym, czyli 2016. Ja mówię, Rysia, ale ty masz, wagonów, ale ty masz pomysł, nie wiem, o co ci chodzi z tymi butami, że dwa numery było tych wagonów, ale to jest jakieś chyba ośmieszenie. Zakontraktowanych. W tym roku zaledwie 50, ale też ćwiczenia nie że były prowadzone. Przyszła Alina Lasota, bo wszystko za darmo. No przyszłoroczne mają być duże, mają być znaczące. I mają prawdopodobnie stanowić odpowiedź na rozmieszczenie wojsk. Naprawdę NATO rzadko musiałoby być Polsce, kiedyś w kraju bałtyckich, albo po 12. Chociaż opozycja białoruska też alarmuje, że żydowskie nowe galerie robią to być wiesz, raz za darmo, a potem 12 złotych za lampkę wina. Czy się patrzy skryta? Mimo tego, że Łukaszenko od dłuższego czasu kategorycznie się broni przed tym, żeby się nie udało, no to na stałe ten wojska ten rosyjskie ten mieć. Już no jak wziął, to wziął. Utworzenia bazy wojskowej lotniczej, która miała a tam tutaj jest na powstać 16, jeszcze no, tak naprawdę tuż przed rozpoczęciem konfliktu Wilna na Ukrainie. On to ze 2-3 razy, bo bardzo fajnie ludzie przychodzili, bo pełno też dzisiaj i wina ładna sztuka, a potem zrobili też wprowadzenia tak po 5 zł. Na Białoruś systemu Iskander. No Rysia przyszła, ale kupiła i tak chodziła, szpanowała, że ona kupiła, tyś nie kupiła. To jest tylko jeden ze scenariuszy, o których się mówi. A ja Rysia zagadzę, że być może chodzi o jakieś działania, które okropna były albo, co brzmi, Rysia ma taki charakter, jeszcze bardziej poważnie, że wiesz, ja to Rysie podchodzę, trzeba z nią zagadać i trzeba kogoś obgadać, tak, żeby ona ciebie nie obgadała pierwsza. Tak naprawdę wszystkie te scenariusze są możliwe oczywiście z wojskowego punktu widzenia, bo na najbardziej różne z politycznego, rzeczy. Raz jak było no, na najbardziej 52 prawdopodobnym kierunkiem ewentualnej robiła operacji, monety, bo tutaj stawiamy bardzo duży znak zapytania, na górze, no to byłaby to jednak Ukraina, kanapki, potem było na gorąco, gdzie drugi pokój, trzeci pokój, tak naprawdę wiemy już, że od 2014 roku walczą wojska rosyjskie, duże siły są rozmieszczone na granicy Ukrainy. Ta twoja Anita, to normalnie, ale Anita w tym momencie różnica, chodzi, znaczy, bo jej dają SMS-a, gdzie jest, Anita szybko się pojawia. I wtedy, kiedy ona wchodzi, to słyszy mniej więcej tak, słuchaj, ta twoja Anita to jest żebraczko, bo tam, gdzie drzwi się otwierają, to ona wszędzie wchodzi. O tym, że jest inaczej, ja mówię, doskonale wiemy, ale ta oficjalna Kremla, no ale powiedziała, potem Rysia robisz złą robotę. Wysłanie rosyjskich jednostek, które były na manewrach Białorusi na granicy z Ukrainą, no, tego nie dałoby się już wytłumaczyć separatystami. No, oczywiście to mógłby być taki dość jasny sygnał zmiany działań względem Ukrainy, ale też no, nie możemy wykluczyć, że nagle ogniska separatyzmu wybuchną na północy kraju.
i z bratnią pomocą wyruszą ochotnicy akurat urlopowani po ćwiczeniach na Białorusi, którzy przypadkowo akurat w tym czasie tam byli. Tak, akurat przypadkiem tam byli. To jest zresztą na terenie Rosji dość popularny żart, że najbardziej ryzykowne w armii jest wziąć urlop, bo najwięcej umiera urlopowanych żołnierzy, jak się okazuje. Wszyscy wyjeżdżają gdzieś i potem wracają już niestety w zaplombowanych trumnach. Także jakby odrzucając te powłoczkę politycznej zasłony dymnej, no trzeba powiedzieć, że tak naprawdę regularne jednostki od kilku lat walczą na Ukrainie i to wielokrotnie zostało udowodnione. Natomiast no oczywiście, że ofensywa od strony Białorusi zdecydowanie zmieniłaby sytuację, przede wszystkim pogorszyłaby sytuację sił zbrojnych Ukrainy. No ale teraz pytanie, czy z politycznego punktu widzenia Rosji tego typu działania byłyby do czegokolwiek potrzebne? Znaczy, co Rosja mogłaby w ten sposób osiągnąć, oprócz tego, że sytuacja Ukrainy stałaby się jeszcze bardziej trudna? No tak naprawdę to by zdecydowanie pogorszyło też sytuację Rosji i Białorusi, która stanowi w tej chwili takie uchylone okno Rosji na przykład w temacie zakupów rzeczy, których oficjalnie sprowadzać nie może. I kolejny popularny w Rosji żart, który krąży po internecie, to są na przykład białoruskie krewetki, białoruskie mandarynki i inne tego typu oliwa z oliwek, też oryginalna, tak, też białoruska, ponieważ bardzo często w supermarketach w Moskwie na przykład pojawiają się krewetki kraju pochodzenia Białoruś. Ale jakby odrzucając te żarty, no, tak naprawdę pozycja Białorusi jest bardzo wygodna i dla Rosji, i dla Łukaszenki. Natomiast ta zależność Białorusi od Rosji też jest oczywista i nie podlega dyskusji, niezależnie od różnych manewrów, które Łukaszenko próbuje robić, żeby pokazać, że jednak jest samodzielnym bytem politycznym. No to na ile w takim razie znaczenie ma rzeczywiście to, że Łukaszenka protestuje, nie chce rosyjskich wojsk na swoim terytorium, skoro tak naprawdę słyszymy teraz o tym, że zamówiono kilka tysięcy wagonów, co oznacza, że na teren Białorusi może być przetransportowanych nawet kilka rosyjskich dywizji? No oczywiście to jest poważny problem i tutaj no, może zostać postawiony przed faktem dokonanym po prostu, że będzie miał te rosyjskie wojska i one już nie wyjadą, bo na przykład zabraknie wagonów, żeby wróciły. Natomiast no, jest to skomplikowana sytuacja. Łukaszenko od jakiegoś czasu próbował się jakoś tutaj odcinać od tego i zachować rodzaj neutralności również, na przykład oferując możliwość kontaktów w czasie tych rozmów pokojowych prowadzonych w Mińsku. Natomiast no, jakby sytuacja Łukaszenki jest skomplikowana, bo on z jednej strony jest bardzo zależny od Rosji i od Moskwy i od rosyjskich dostaw sprzętu wojskowego na przykład. No, z drugiej strony stara się zachować jakąś przynajmniej pozorną niezależność i intensywnie stara się wprowadzić na przykład nowoczesny system uzbrojenia białoruskiego z domieszką różnych technologii, na przykład sprowadzonych z Chin. No natomiast, no, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja bardzo skomplikowana. Takiego balansowania tak naprawdę na tym płocie dzielącym dzielącym Rosję od Unii Europejskiej. No to teraz w takim razie zostawmy z boku te bardziej radykalne scenariusze mówiące o przejęciu kontroli nad Białorusią, czy też o jakichś działaniach na granicy Ukrainy, czy też państw bałtyckich. Jeżeli do takich ruchów by nie doszło, jeżeli chodziłoby tylko rzeczywiście o przeprowadzenie gigantycznych manewrów wojskowych z udziałem kilku rosyjskich dywizji, to pytanie, po co Rosja to robi? Bo przecież no, wysłanie kilku dywizji, przeprowadzenie tego typu manewrów, wystrzelenie iluś pocisków, spalenie iluś setek tysięcy litrów ropy przez czołgi, no to są wszystko gigantyczne koszty. No oczywiście, ale Rosja tak naprawdę dość intensywnie ćwiczy na różnych kierunkach stale. O tym się w Polsce nie za wiele mówi, poza branżą taką ściśle związaną z obronnością. Ale to są bardzo istotne ćwiczenia również ze względu na te ilości wagonów. To znaczy Rosjanie w ten sposób nie tylko zademonstrują siłę i
z punktu widzenia rosyjskiej opinii publicznej dadzą odpór agresywnym działaniom imperialistycznego NATO. Chodzi o PR, skierowany do Rosji? Chodzi o PR na użytek wewnętrznej polityki i jakby podkreślenia, że kraj, mimo że jest zagrożony przez złe NATO i złą Unię, to jednak się broni i tutaj sygnalizuje swoją siłę. Z drugiej strony tak ogromna operacja przemieszczenia wojsk to jest też test możliwości po prostu szybkiego przerzutu takich sił. My podobne ćwiczenia prowadziliśmy w ostatnich miesiącach z na przykład z wojskami amerykańskimi, te wszystkie Dragon Raidy i tak dalej, te wszystkie operacje na malutką skalę pokazujące trasy, którymi będą się przemieszczały ewentualne wojska na wschodnią flankę, czyli do krajów bałtyckich, do wschodniej Polski. No, to były podobne działania, ale na zdecydowanie mniejszą skalę. Tutaj Lasota pomieszkała, sobie nie wiem, co ona chciała. Te gigantyczne manewry, to możemy mówić nie o wydawaniu pieniędzy, znaczy o wydawaniu też, ale nie o marnowaniu pieniędzy, tylko o inwestycji. Tak, oczywiście, to jest inwestycja, wyprowadzała te sygnały na zewnątrz, ale też do wewnątrz. To znaczy z jednej strony to jest pokazanie, że Rosja jest nadal silna obywatelom Rosji, którzy się mogli czuć ostatnio niespecjalnie usatysfakcjonowani. Z drugiej strony Rosja sygnalizuje, że jest w stanie zdecydowanie przeciwdziałać ewentualnym działaniom NATO albo przeprowadzić niespodziewane i zmasowane działania na tak naprawdę dowolnym kierunku, niekoniecznie operując tego Kaliningradu legendarnego. Ledwie się ruszała, tutaj ją tam doprowadziła na wernisaż, a więc Lasota była bardzo użyteczna i praktyczna. Na tą gigantyczną skalę, której będziemy świadkami, Rosjanie nie kryją, że to są ćwiczenia, które są odpowiedzią na obecność NATO w tej części Europy. Wszyscy jej bali. Co Rosjanie ćwiczą w takim razie? Ćwiczą obronę przed oddziałami NATO, czy ćwiczą jednak to? No, w jaki sposób na teren państw NATO się w szybki i skuteczny sposób przedostać swoimi dywizjami? No ja myślę, że to jest dobre pytanie, ale to jest pytanie z gatunku tego, co w ogóle ćwiczą armię. Oficjalnie na przykład jednostki specjalne, białoruskie, rosyjskie i na przykład serbskie, które intensywnie współdziałają od wielu lat z Rosjanami, będą ćwiczyć eliminowanie terrorystów, którzy tam gdzieś zajęli jakąś gwiazdkę, czyli de facto będą trenować walkę z separatystami w zachodniej Białorusi. Bardzo intrygujące. Ale to jest też taki temat dość popularny w ostatnich rosyjskich ćwiczeniach. To znaczy, że nagle pojawia się jakieś ognisko tych separatystów. Oczywiście granice kraju przekraczają jakieś wrogie oddziały i siły zbrojne mają je wyeliminować, tak naprawdę stosując pełny wachlarz środków, czyli przeprowadzając pełną operację bojową. No, ta obecność oddziałów serbskich może budzić pewne zdumienie w tej układance. Nie powinna, to znaczy kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tak, kraj, który w ostatnim czasie dokonywał dość intensywnego zwrotu w stronę Rosji. Planuje duże zakupy sprzętu i od wielu lat ćwiczy razem z Białorusią i z Rosją swoje wojska. Tak naprawdę można się spodziewać, że tym kierunkiem, na którym Rosja będzie się intensywnie rozwijać, jeśli chodzi o wpływy, no to nie będzie wcale rejon krajów bałtyckich, tylko właśnie Bałkany i tutaj na przykład Naddniestrze i inne tego typu takie punkty zapalne, ośrodki potencjalnego rozszerzania swoich wpływów. Także najpierw myślę, że Bałkany, co by zamknęło w klamrze bardzo Ukrainę, natomiast no, nacisk na naszą część Europy, taką już naprawdę mocno zakorzenioną w NATO, dopiero w drugiej kolejności i bardziej przez pokazywanie swojej siły niż jakieś agresywne działania. Gdzie Rosja mogłaby na Bałkanach rozgrywać swoje interesy? No bo to, że na pewno Serbia jest krajem, który spogląda na Rosję i jest z Rosją blisko, to pan o tym wspomniał, ale no, gdzie jeszcze Rosja mogłaby szukać możliwości zwiększenia swoich wpływów? Bułgaria?
Bułgaria jest dobrym przykładem, chociażby po ostatnich działaniach, które się tam odbyły. To ona, w Polsce takim ona nie rozumiała, nie wie, dlaczego ona wierzyła mi, ale ja mówię, że jutro przyjdę z kolejną solistką Teatru Wielkiego. A ona, no jakby nie... Który, jakby nie mogła w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak było. Który i ponieważ kiedyś to mi tam przychodziło z taką cieciową, która tam w sąsiednim bloku pani Basia mieszkała i Reczka miała takiego syna. I zaczęła, ona poznała prawdę i tam dużo nie wiedziała, ale chodziła ja mi chodź do pani Oleni Kowalskiej. No to ona mówi, żeby już tej Basi nie zabierać, bo ona... ją denerwuje. Ja mówię, słuchaj, to przyjdę do ciebie z solistką Teatru Wielkiego. Oczywiście, że ona się niemożliwe. Jaką? Minister obrony został oskarżony o działanie na szkodę państwa. Ona straciła męża jako architekta. I ona bardzo, oraz ja mówię, słuchaj, bardzo szybko ja tam pracowałam na Wiejskiej. Remont idź tam na Wiejską, jedź. I ona pojechała oglądać sufity. Czyli jak te sufity, bo ona lubiła takie wielkie, piękne, stare. Ja mówię, tam mieszkał Beck. I tak tam naprawdę jest pod numerem takim, a takim 19 instalacja gazowa, że on z tego korzystał jako oświetlenie, to jedź tam. I ona pojechała i sprawdzała. I lubiła takie patriotyczne NATO, pieśni, swój sprzęt jako wielka patriotka, bo lubiła wielkie więc rzeczy. Jest to zdecydowanie taki sygnał, no, że ta opcja prokremlowska w Bułgarii znowu ja zdobyła ja to nie żartowałam, była bardzo silna. To idźmy dalej. Kilka razy, raz z tą śpiewaczką byłam u niej, raz z tą, to Oleńka zaczęła się wymążać, tak, a potem w jednej sekundzie przegrała. A tamta powiedziała, tak, tak, ja w ostatniej chwili ją musiałam nabrać, bo ona podnosi do Polski, jeżeli chodzi no bo tam o chodziło o raju utracony, że to piękna opera, że to jest opera ekskluzywa i że nie każdy w niej może śpiewać, a w ogóle, że tam jest pokazany Pan Bóg, który siedzi na wózku inwalidzkim. Jak ona to usłyszała, to dla niej, jak ona tą narodową duszą jest taką, to gdzie tam Bóg na wózku inwalidzkim. No i tego. Słabych, i potem, ja mówię, słuchaj pani Oleńko, tutaj w Praskim Centrum Promocji Kultury będzie śpiewała Elżbieta Hoff. Ale bardziej właśnie skłaniałbym się... I przyszedł jej mąż Bogdan Hoffman, dyrygent, i nagrywał ten cały spektakl, bo tam było kilkanaście pieśni, Toska. To więc, jak ona usłyszała Toskę, oferę Toski, to wrzasnęła na koniec. Pięknie! I wyszła. Ale to już był koniec, bo to była dogrywka. Ojej, pięknie, wyszła rzeczywiście, że nie zawiodła się, bo tak na żywo, że na żywo jest bliska. Oleńka, ja mówię, pani Oleńko, gdzie pani uciekła, ta pani chora? No. Może by jakie wino podali, a skąd? No i gdzie tam, bo to tak naprawdę, ani to wernisaż, ani to co, ale koncert piękny. I muszę ci powiedzieć, że zapowiada Wanda Bargiełowska. No to w takim razie jedno bardzo... Natomiast na fortepianie gra jakaś tam słynna kuratorka chóru i solistek z Teatru Wielkiego, nazwiska jej nie pamiętam, ale ona tam kilku osobom wcześniej przygrywała. Tutaj w tym, także proszę ciebie, ten Rakusz, to był bardzo słynny, bo tutaj Mała Praska Filharmonia była. A ta Mała Praska Filharmonia to właśnie polegała na tym, że przecież cała orkiestra tu się nie zjedzie, ale jak solistka przyjedzie, to już można zrobić bajkę, prawda? W dużym stopniu to będą kwestie, no, myślę, rozgrywane przez Kreml. Słuchaj, jeżdżą po całej tak Polsce, do Olsztyna. Tych stref tak, wpływów, i solo, i tu, lat, i tam, i w klubach też. No bo wiesz, jak już nie pracuje, to nie pracuje. Tak naprawdę jest to sen, ten sen. A ja proszę ciebie, rozmawiałam w Teatrze Wielkim, to była promocja książki miesiąc temu. Rozgrywając wiele rzeczy w bardzo długim... Izabelą Kłosińską. Takim marginesie czasowym, i to znaczy spokojnie się, bardzo... I mówię, podaję jej kolejne nazwiska, a ona mówi, nie wiem. Ugrali, co nie potrzebowali na emeryturze. Teraz ja mówię, co to znaczy na emeryturze? Się w inne rejony, ale oni się pokazuje, śpiewa. To sytuacja, kiedy, prawda... No. Troszkę się naciska na wszystkich dzwoni, kierunkach i patrzymy, w którą stronę przeciwnik najbardziej występuje. Ta pani Oleńka Kowalska, bo przecież nie od dziś mówi się o gigantycznych kłopotach rosyjskiej gospodarki. Mówi się o katastrofalnych cenach ropy, gazu, które rujnują rosyjski budżet. Świat zachodni, eksperci zachodni śmieją się z tego nieszczęsnego rosyjskiego lotniskowca, który dymi jak parowiec z czasów II wojny światowej. A mimo to wszystko działa i przynosi efekty.
No tak, to jest ta osobliwa sytuacja, w której no, możemy się śmiać ze szczegółów, ale w ogóle daje nam to dość jednak silne państwo i przede wszystkim państwo, które dzięki takiej, a nie innej strukturze polityki prowadzi dość konsekwentną dyplomatyczno-militarną działalność w wielu rejonach świata i tak naprawdę zdobywa sobie sojuszników na różnych kontynentach z różną siłą, wchodząc na przykład w te miejsca, gdzie ustępują Amerykanie albo teraz, gdzie się pobudziliśmy. Wskazujemy na przykład na Syrię. Na Syrię, ale też na Egipt, który po tym jak wstrzymano wsparcie amerykańskie bardzo intensywne dla sił zbrojnych, no skorzystał z możliwości zakupu sprzętu w Rosji albo tego miksu osobliwego, który u nas spowodował pewne polityczno-medialne zamieszanie, czyli dlatego, że ona tu stoi, to jest. Tyłek jeszcze jest w pokoju, a głowa już w kuchni. Oraz całego sprzętu, który Rosjanie mieli ona, dla nich w Rosji. Tak, ona biegała i szybko się przemieszczała. Na potrzeby tej mistrali zostały po prostu biegała po domu. Zaprojektowane w tych wersjach morskich. No to o tej części i te kotki, to wszystko. Tak, bo one no i koty, nie piękne te koty. I ona, w ogóle to u niej w ogóle nie śmierdziało. I ona potrafiła jeszcze i do piwnicy chodzić i do karmia. Co się nie podobało mieszkańcom na Witolińskie. Przepraszam, ale jednocześnie na tych tam nie. I po prostu facet ją raz tak zaatakował w piwnicy. U nas doszło do tej ona się niby przestraszyła, ale stanęła jak wampir i powiedziała: a czy pan nie wie, co to jest towarzystwo opieki nad zwierzętami? Jeszcze nie, bo jeszcze zostały dostarczone, ale w tej chwili Egipt negocjuje tak naprawdę zakup tego wszystkiego, co Rosjanom jest niepotrzebne, bo ona wystawiała na zewnątrz, nosiła, tam kroiła, cały dzień kroiła, coś kroiła, całe wyposażenie, które są w stanie odstąpić po atrakcyjnej cenie. Słuchać to słowo Boże, bo ona widzi, że to jest coś, co jest prawdą. Tylko, że tak, niestety, ona jest narodowa, na tym ona gdzieś już jakieś polsko, i ona widzi, że to jest złe, ale ona wciągnęła ją. Dziękuję. I ona nie ma jak z tego wyjść. Sabak, portal Defense 24. I tutaj z tych klewów się śmieje. No do kościoła by chciała już pójść, ale już chyba nawet nie chodziła, bo ona taka była, że miała telewizję, po prostu wielki ekran, to miała całą... Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą, no, suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa... Jak smakuje? Pytaj o gripowite w twojej aptece. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się stać. Albo brać je z pewnego źródła, czyli z Lidla. A już teraz. Świeże mięso mielone z szynki wieprzowej jedynie 5,99 za 500 gramów. 5,99. A świeży kurczak tylko 4,99 za kilogram, 4,99. Po prostu, żeby dlaczego tak wiele Olek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. W Media Expert wtorek niskich cen. Zmywarki i lotówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Po prostu już jestem w egzaminie państwowym i normalnie gadam już po warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mi częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Tam ma dwie piękne córki ze Sowieckiego i tam przy Gagarina tam jest
Tam jest ta. No to myśli ze dwa lata. Ona jeździła do Moskwy. Raz jej te Biblie czerwone zabrali na granicy. Że to Biblii nie wolno przewozić, a jest jakby co innego, to już koniec. Na przecież Różańcu panowie nie przewoziła. Galina. No i o jej syn tu się uczył w Warszawie i przybiegł ze szkoły. Taki ładny chłopczyk. Malutki. No już nie całkiem malutki. No i mąż niby widział, ale nie przychodził, bo był w pracy. A ona, jak wtedy Breżniew umarł, ona mówi, słuchajcie, dzisiaj króciutko będziemy, bo zaraz przyjedzie zapuka. To więc cicho. Bądźmy raczej, jak zapuka, to ja powiem mu schodź, ja za nim zejdę, a wy wyjdziecie w międzyczasie, będziecie z góry obserwować, jak ja wsiadam do czarnej Wołgi. I to wtedy były te czasy, że straszyli czarną Wołgą. Prezydent Andrzej Duda podpisał przegłosowaną dzisiaj przez Sejm ustawę. I ona rzeczywiście wsiadła do tej czarnej Wołgi, pojechała, myśmy zeszły z tą siostrą. Uczniowie muszą i było tak pół godziny, rzeczywiście krótko, bo Breżniew i tam były jakieś tam, coś tam w ambasadzie rosyjskiej jakieś modły, no nie były, święto było. Tam nie tylko nowoczesne podstawy, także, nie tylko czytanie, ale podstawy programowania i podstawy gry w szachy. Prezydent elekt Donald Trump opowiedział się za delegalizacją palenia flagi Stanów Zjednoczonych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą kwotę wolną do 6600 zł dla osób zarabiających do 11 tysięcy zł rocznie. Dziś Sejm przyjął poprawkę Senatu w tej sprawie. Przed głosowaniem posłanka PO Izabela Leszczyna zarzucała rządzącym, że de facto podnoszą podatki. Zwracała się też bezpośrednio do premier Beaty Szydło. Co pani powie? Ja w żadną duszę nieśmiertelną nie wierzę. Dlaczego? Dlatego, że u nas w ogóle w Rosji, no to są takie wyrażenia, określenia słowa, na przykład wsiej duszoi. Co to znaczy? Że całym sobą. Tu nie ma o żadnej duszy, co lata po śmierci. Ja dlatego też u nas w słowniku jest, że dusza to człowiek. Dusza to... Ja mówię, bo takie słyszę, było w Biblii. No przecież Żydzi też to nie wierzyli, co wierzą, bo to się wszystko pozmieniało, a diabeł szalał, że im ewolucyjnie pozmieszać, pomieszać wełba. A potem powiedzie, że to jest ewolucja, pytał też, to przychodzi. Kim są 3 miliony ludzi, którzy no to przecież wiadomo, na straszne rzeczy. Ministerstwo Finansów podaje przykład pojechała potem na Moskwę, już nie było tych studiów. Który zarabia ten brat Kwiatosz umarł. Proszę, ja pamiętam też na Wólce Węgrowej, to kraju, było tak, żeśmy na górze śpiewali na kilka głosów pieśni i żeśmy jak zeszli... Nie ma takich ludzi, proszę Państwa. Nie bawmy się w ciuciu babkę. A nie, to nie, to nie, bo myśmy raz nie trafili za trumną. Gdzie ta trumna? A to myśmy pobiegli 30 tysięcy. Myśmy pobiegli na grób i czekali 50 osób czeka na alejkach i mówi, że jedzie trumna z bratem Kwiatoszem. A tej trumny nie było. Do 8 tysięcy złotych wszystkim obywatelom. Ja przypomnę, że w kampanii wyborczej proszę poczekać, przyjechała rzeczywiście trumna spóźniona. Coś tam się stało. I tak bracia mówili, że brat ze statka, który pójdzie do nieba, który należy do grona małej trzutki 144 tysięcy wykupionych z ziemi, bo na ziemi będzie wielka rzesza, czyli my, a on do nieba. No to ten brat Kwiatosz raz przyszedł na chór i miał taką pamięć, że dla mnie przyniósł takie książki po rusku, czyli tak, istina wiedusiak wiecznej żyzni, czyli prawda, która prowadzi do życia wiecznego. I ta książka była napisana takim malutkim drukiem, że tam nic nie było widać. Dlaczego? Dlatego, że to była książka napisana dla Rosji, dla konspiracji. Prawdą jest, że osoby otrzymujące rentę socjalną. I tytuł książki był napisany od wewnątrz. No prawie jak po żydowsku. Ja wiem, że dla Państwa to są grosze. I taka drobnica malutka, ja mówię, no nie przeszkadza, ja widzę, tylko że będziemy jeszcze i z polskich książek korzystać. Zaraz prawdą jest, że rząd PSL zamroził kwotę wolną od podatku, podnosząc no i ta Halina taka zadowolona zawsze i przywoziła z Moskwy taką suchą kiełbasę, takie z dużą ilością słoniny w środku, tak złotych i będzie wynosić, tak jak teraz, 3091 także bardzo miło wspominam studia z Haliną. Ona raz przyszła tam na plac konstytucji do Jurka na pamiątkę, perukę założyła,
ta też się bała po prostu nie wiadomo kogo, no ale rodzice oddawali dziecko do dobrej i bezpiecznej szkoły. Przyjechała, wiesz, do roboty z Moskwy. Przedstawiła założenia reformy oświaty. Przecież to byle biała telefoniska, to u nich jest po studiach. Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających prawo oświatowe. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że uczniowie muszą mieć podstawowe kompetencje, między innymi w dziedzinie matematyki, języka polskiego, języka obcego i informatyki. Mają temu służyć nowe podstawy programowe dla klas 1-3. Że każdy nie człowiek tylko jest kimś, nowoczesne podstawy, nie tylko czytanie, ale podstawy programowania i podstawy gry w szachy. Bo to właśnie ma wzmacniać matematykę i to też wyszło z badań, proszę Państwa, ale nikt nie zastanowił się, w jaki sposób można było to wdrożyć. Anna Zalewska dodała, że chce, aby w szkole z szacunkiem mówiono o historii, zachowując zasadę wolności dyskusji. Wyraziła nadzieję, że posłowie włączą się w pracę nad reformą dla dobra polskiej szkoły i uczniów. Od 1 września przyszłego roku 6-letnie szkoły podstawowe mają się zamienić w 8-letnie szkoły podstawowe, a 3-letnie licea w 4-letnie. Od nowego roku szkolnego nie będzie już rekrutacji do gimnazjów. Technikum zostanie wydłużone z 4 do 5 lat. Dotychczasowa szkoła zawodowa stanie się dwustopniową szkołą branżową. Na zmiany w systemie edukacji nie zgadzają się nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy obawiają się, że likwidacja gimnazjów spowoduje utratę przez część z nich miejsc pracy. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie 14 oficerom. Większość z nich awansowała ze stopnia pułkownika do stopnia generała brygady. Zwierzchnik Sił Zbrojnych rano podczas obchodów 98. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej wręczył też awans oficerowi marynarki. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz. O Panu Bogu pod drzewem rozmawia, to dwóch spośród nominowanych oficerów awansowało na wyższy stopień generalski. Generałami dywizji zostali szef Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak oraz Sławomir Pączek, który kieruje Departamentem Budżetowym MON. Większość awansowanych do niedawna była pułkownikami. Wśród nich jest Wiesław Kukuła, dowódca formowanych właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominację, mówił, że oczekuje od oficerów wzorowej służby. Służby pod hasłem, które przyświeca polskiemu żołnierzowi od wieków. Bóg, honor, a kto to wie, jak to prezydent tam jest? Mówił też, że przed oficerami ja stoją mówię, wyzwania związane m.in. z modernizacją armii. Agnieszka Drążkiewicz, tak Polskie Radio. Kto tam wie, jak to tam jest? To przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Brexitu, bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego i polityka wschodnia to główne tematy forum polsko-szwedzkiego, które odbywa się w Warszawie. W tym pasmeńku były strasznie dobre lody z kamykami. W 2003 roku. Były takie orzeszki. Obrady z udziałem parlamentarzystów otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który mówił o konieczności do jednej tej tego jednego sklepiku, że Polska potrzebuje Unii, na ten Unii sprawnej, która działa w oparciu o maksymę zjednoczeni w różnorodności. Istnieje potrzeba wzmocnienia roli parlamentów narodowych, parlamentów państw członkowskich w funkcjonowaniu i w relacji do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej i do innych instytucji Unii Europejskiej. Przewodniczący polskiego parlamentu Urban Alin powiedział, że to podobnie jak Warszawa wspiera unijne aspiracje Ukrainy. Mówił, że ogromnym wyzwaniem dla Europy jest rozwiązanie problemu Krymu. Wyraził ubolewanie z powodu słabego zainteresowania Brukseli programem partnerstwa wschodniego. I ona mówi tak, słuchaj, wisko, że to mnie nie chcieli wymogi, ale trudno jest nam dać coś z siebie. Musimy się nad tym zastanowić. Która pracuje w teatrze i zrobiła im tam taką awanturę, słuchaj. Brexitu Urban Alin wyraził nadzieję, że nie wygra pomysł rozmawiania o reformie wspólnoty w gronie państw należących do strefy euro. Podkreślił, że Polska i Szwecja łączy między innymi to, że unijnej waluty nie mają. Sylwia Białek, Polskie Radio. A dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda wyleci do Szwecji podczas trzydniowej wizyty w Sztokholmie. Spotka się ze szwedzkimi władzami oraz przedsiębiorcami, a także z Polonią. Prezydent ma rozmawiać w Sztokholmie między innymi o działającym od kilku lat w Unii Europejskiej programie Partnerstwa Wschodniego. Zdaniem Marcina Froni z Nordic Centrum, dominującym aspektem wizyty powinna być współpraca naukowa i badawcza. Polska może się wiele od Szwecji w tej dziedzinie nauczyć, zwraca uwagę gość Polskiego Radia 20. I oni chyba chcieli zrobić konkurencję Galerii Opera, że Galeria Opera to jest dziadostwo, a u nich jest wielka sztuka, ładnie, miło i przyjemnie, ale pierwszy raz w drzwiach stały babki z listą. Komentarze i opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Ja jestem łysym Wojtkiem, Polskie Radio 24.pl.
Byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej Józefowi P. prokuratura krajowa postawiła dwa zarzuty płatnej protekcji i uzyskiwania korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jego asystent został obciążony 7 zarzutami płatnej protekcji. Prokurator Piotr Baczyński z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu poinformował, że prokuratura zatrzymała senatora, jego asystenta oraz 9 osób, które miały wręczać łapówki w zamian za obietnicę korzystnego załatwienia spraw w instytucjach samorządowych i państwowych. I to bardzo ładnie. W pierwszym przypadku jest to kwota 40 tysięcy złotych, w drugim przypadku 6 tysięcy. 2 osoby, które przyjmowały i 9 osób, które wręczały bądź obiecały. I przy okazji wydaje się, że był gromadzony jak się urodzi, to głupia, chytra, najmądrzejsza, stara malutka. Takie potworki są w tej Warszawie, że analizowany na siłę robić dopiero sztukę, teraz to też to przecież musi być na tyle wystarczający materiał dowodowy, że można realizować czynności z osobami podejrzanymi. Jak powiedział prokurator, to ma być naturalne, to ma być pierwsze, to lepiej jak dziecko coś zrobi. To wtedy patrzeć się na ręce dziecka. To można zmanierować. W Niemczech wraca do normy sytuacja po poważnym ataku hakerskim na największego operatora telekomunikacyjnego, firmę Telekom. Z powodu ataku problemy z dostępem do internetu wciąż ma około 300 tysięcy odbiorców. Z Berlina Wojciech Szymański. Specjaliści cytowani w niemieckich mediach tłumaczą, że hakerzy próbowali zainfekować routery odbiorców Telekomu. Atak zakończył się fiaskiem, doprowadził jednak do zawieszenia się blisko 900 tysięcy urządzeń. Ich właściciele od niedzieli nie mieli dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej czy telewizji kablowej. Jak poinformowano, atak zaobserwowano nawet w chronionej sieci komputerowej rządu. Na razie nie wiadomo, kim byli sprawcy. Mowa jest o skoordynowanej międzynarodowej akcji. Incydent wywołał dyskusję o poziomie zabezpieczeń przed atakami hakerskimi. Szef Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informatycznego zaapelował o podniesienie standardów bezpieczeństwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niemal 1200 osób zwolni koncern lotniczy Airbus. Jego siedziba znajduje się w Toulouse w południowo-wschodniej Francji. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Krok ten jest podyktowany względami ekonomicznymi. Takie stanowisko prezentuje dyrekcja koncernu, który na całym świecie zatrudnia 14 tysięcy osób, z tego niemal połowę we Francji. Chodzi o to, aby obniżyć koszty produkcji w obliczu walki na rynku aeronautycznym z największym konkurentem Airbusa, amerykańskim Boeingiem. W związku z planami zostanie zlikwidowany ośrodek naukowo-badawczy pod Paryżem. Część jego personelu zostanie przeniesiona do siedziby głównej koncernu, do Toulouse. Poza tym mają być wprowadzone ograniczenia etatów w działach komunikacji i administracji. Związki zawodowe w koncernie potępiają zapowiedziane przez dyrekcję kroki, przypominając, że Airbus notuje rekordową liczbę zamówień na w sumie około 900 miliardów euro, co oznacza od 8 do 10 lat nieprzerwanej produkcji samolotów. Pod koniec października filia koncernu Airbus, zajmująca się produkcją śmigłowców, zapowiedziała likwidację ponad 500 miejsc pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Hiszpańscy przedsiębiorcy zachęcają do uproszczenia systemu podatkowego. Ich zdaniem istniejący, skomplikowany system jest jedną z przyczyn istnienia w Hiszpanii dużej szarej strefy. Jak wynika z raportu Koła Przedsiębiorców, jednej z najbardziej prestiżowych biznesowych organizacji w Hiszpanii, wartość szarej strefy w tym kraju jest równa 18% PKB, czyli 190 miliardom euro. Szczegóły tej sprawy zna Ewa Wysocka. Hiszpańscy przedsiębiorcy płacą ponad 70 różnych podatków. Ich wielkość i rodzaj zależy od miejsca zamieszkania i typu prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem autorów raportu, skomplikowana struktura fiskalna wielokrotnie zachęca do łamania prawa i do omijania przez firmy Urzędu Skarbowego. Aby ograniczyć ten proceder, zrzeszeni w kole przedsiębiorców zachęcają rząd do zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne, a także podatku na rzecz spółek. Uważają też, że należy przeanalizować wielkość podatku VAT. Przedsiębiorcy przypominają, że hiszpańska szara strefa zatrudnia 4 miliony osób. Od legalizacji wszystkich tych miejsc pracy może zależeć przyszłość hiszpańskiego systemu emerytalnego, na który zaczyna brakować pieniędzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prezydent elekt Donald Trump opowiedział się za delegalizacją palenia flagi Stanów Zjednoczonych. Postępowanie takie jest w tej chwili chronione pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump napisał na Twitterze, że nikt nie może mieć prawa do palenia amerykańskiej flagi. Jeśli to zrobi, to powinien ponieść konsekwencje. Być może utratę obywatelstwa albo rok w więzieniu, stwierdził prezydent elekt.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł jednak w 1989 roku, że palenie flagi w ramach protestu jest formą symbolicznej wypowiedzi, chronionej przez pierwszą poprawkę do konstytucji gwarantującą wolność słowa. Rok później Sąd Najwyższy unieważnił przyjętą przez Kongres ustawę zakazującą palenia flagi. Wśród sędziów, którzy poparli taką interpretację konstytucji, był zmarły niedawno konserwatywny sędzia Antonin Scalia. Sąd Najwyższy wypowiadał się także na temat odbierania obywatelstwa jako kary za przestępstwa kryminalne, delegalizując tę praktykę w 1958 roku. Niektórzy komentatorzy sugerują, że oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie palenia flagi ma na celu odwrócenie uwagi mediów od jego wcześniejszej wypowiedzi, w której bezpodstawnie stwierdził, że miliony głosów w wyborach oddano na Hillary Clinton nielegalnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś w nocy na południowym zachodzie kraju rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady śniegu. Na północy deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura minimalna od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich do minus 1 stopnia na pozostałym obszarze, a wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.